No, proszę Państwa, jesteśmy w Morągu. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa, jesteśmy w Morągu. Tutaj dzisiaj ma być na spotkaniu Donald Tusk, więc dlatego przyjechałem. Witam, redaktor Sławomir Dziembiński. Idziemy zobaczyć, bo po drodze mijaliśmy dużo traktorów. Idziemy zobaczyć, co z tymi traktorami się dzieje. A Pani co tu robi? Witam serdecznie. Tuska Pani chciała powitać. No, ja jestem wdzięczna Panu Sławomirowi, że mnie wziął na spotkanie. Dobra, lecimy dalej. Będziemy zadawać pytania. A się Pani przedstawi pierwszy. Nazywam się Barbara Jolanta Breyer. O, wojsko. Tylko żebyśmy potem tu z powrotem... No przecież, jak już jest samochód, to muszą wpuścić, nie? O, to służba, Straż Graniczna. Idziemy dalej. Pogadamy z rolnikami teraz. Poprawić Ci nogawkę? No popraw. Jak trzeba, to trzeba poprawić. Co? Pan z tym traktorem przyjechał? Nie, my robimy tylko alkoholu. Aha. Patrzcie, jakie ładne traktory przyjechały. Tutaj się będą witali tego do Donalda Tuska chyba. Dzień dobry, panowie, z tych traktorów są? Tak. No może... Znaczy się nie, z tych nie, z tamtych. Ale no nieważne, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. No może pan powie, czemu tu te traktory przyjechały? Po co? No jak po co? Wszyscy wiedzą. Właśnie macie powiedzieć do telewizji. No zgromadziliśmy się tu przeciwko sytuacji na rynku zbóż przede wszystkim. Chodzi o import zbóż z Ukrainy, że po prostu zalewa nas rynek zbóż, zalewa Ukraina i nie ma, po prostu nie ma cen adekwatnych do cen środków produkcji, tak? No podobno pszenica teraz kosztowała jeszcze w zeszłym roku 1000, no teraz 700 już, tak? Tak. Nawet nie kosztuje 700 nie? teraz, nie kosztuje, tanie. A nawóz kosztował praktycznie tyle, co czyli nie zarabiacie na tym? Nie zarabiamy, wręcz tracimy. Aha. I chcemy po prostu uratować jeszcze polską gospodarkę. No i co dzisiaj? Przyjedzie tutaj Donald Tusk, tak? Prawdopodobnie. Co, chcecie z nim pogadać, czy jak? Jak wyjdzie. Będzie chciał z wami jeżeli gadać? Będzie chciał porozmawiać, no nie wiem. Bo... No ja tu widziałem, jak jechałem po drodze, to jeszcze jedna cała kolumna jechała traktorów. Głowa państwa to moim zdaniem powinna rozmawiać z ludźmi, tak? Powinien chcieć. A nie się ukrywać, tak? Czy nie chcieć. Dobra, kto mówił? Kto mówił? Imię jak masz? Przemysław. A skąd jesteś? Zomrowiec, gmina Gotkowo. A ty? Tak samo. Tak samo, razem. Na Zomrowiec. Dobra, dzięki. Tutaj mamy następnych rolników. Dzień dobry panowie, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Dzień dobry. Co panowie tu robią z tymi traktorami? Na co robią? Stoimy, tak. No ja widzę, że stoją, ale dlaczego tu stoją? Dlaczego? Panie, nie ma głupich pytań, tylko są głupie odpowiedzi. Pomorska Telewizja Narodowa. Co pan tu głupoty gadasz? Przyjdzie jakiś palant i się wtrąca. Zala. Dzień dobry, a pan od lepera na pewno. Tak. Bo widzę, że krawat leperowski. Andrzeja znałem osobiście. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co pan tu robisz, panie? Stoimy, proszę pana, stajkujemy. Stajkujecie? Tak jest. A dlaczego? A dlaczego? Dlatego, że zjeżdża dużo zboża z Ukrainy, różnych, przeróżnych rzeczy, tak? Do tej pory tego nie było aż tak może masakrycznie. Ale teraz to jest, to są po prostu, no co tu panu powiedzieć? Wiesz, że tego bardzo dużo, tak? Dużo wiesz. Dużo. Pan też tu przyjechał? Tak, przyjechałem. Które to wasze traktory, te? No wszystkie, proszę pana, każdy ma swój traktor. Każdy przyjeżdża traktorem. Taki traktor? Nie przyjeżdżamy. No ja pana, wiem, bo teraz... Wiedzieć, to naprawdę dużo kosztuje. No jak pan kosztuje chce, traktor. Może pan sobie wziąć też w krechę, tak jak my wszyscy i może pan też równie dobrze go spłacać. Proszę pana, to no nie ja... są, to nie są, pan zaraz wyskoczy z pytaniem, ile to kosztuje, tak? Nie, ja nie pytam, ile kosztuje, bo ja, proszę pana, akurat tak się składa, że ja w 80 roku z Gabrielem Janowskim zakładałem Solidarność Rolników Indywidualnych, także ja trochę temat znam, chociaż nie jestem z miasta. 60 i 80, teraz niestety jest inaczej. Kiedyś by pan kamerował jeszcze pewnie... Filmował, po polsku. Ze szmatką na głowie, a teraz pan filmował. Technika idzie do przodu, więc no, nie oczekujmy, nie wiadomo czego. Kiedyś to mieliśmy takie wielkie kamery, teraz mamy małe.
No, ale wy macie duże czołgi, te traktory. Tak jak pan powiedział, kiedyś mieliśmy duże, małe ciągniki, teraz mamy duże, pan miał kiedyś dużą komerę, teraz ma małą. Tak, odwrotnie. No i dobra, ale generalnie chodzi wam o to, żeby opłacalność była w waszej produkcji. No, proszę pana, na dzień dzisiejszy pszenica 14 kosztuje 850 zł, tak? I kosztowała 1100 w zeszłym roku. Nie kosztuje już 700 podobno podawali, bo ja agro to oglądam. Dokładnie, a jak chcemy kupić ziarno do siewu, to owiec kosztuje chyba 3,5 teraz, tak? Aha. No to, no proszę pana, to nie zarobicie sumy, na tak? to. Nawóz kosztuje też ileś, tak? 1700, 2000. No ale Unia podobno nakazała, że 50% mniej nawozów trzeba używać, coś takiego było. No to niech Unia nakaże Ukrainie. A macie odłogiem pola mieć? Mamy mieć pola odłogiem, to tam no pan sobie wyobrazi. Mając 100 hektarów, niech te 5 hektarów leży odłogiem, tak? Ja spłacam kredyt za te 5 hektarów. Kto mi te pieniądze odda? No tak, jak maszyna fabryce pracuje, też maszyna musi pracować, nikt nie odstawi maszyn na bok. Dokładnie, no to sprzedajmy towarów w sklepie, tylko 95% zbiedzące, a te 5% niech leży. Aha. Tak? Kto mówił? Jak masz na imię? Arkadiusz Rubel. Skąd jesteś? Z Bogu chwał, gminam jako. Bogu chwała. Tak jest. Dobra, dzięki. Idziemy dalej, tutaj mamy jeszcze traktorów więcej i więcej. No jak jechałem tutaj, to jeszcze kolumna traktorów ta blokowała, nie można było przejechać, bo chyba ze 40 traktorów jechało. Dobre to. Tutaj są ze sztandarami manifestanci. Morąg jest obstawiony traktorami. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co wy tu robicie? Stoimy. A dlaczego? Wolna niedziela. No ale co? Jaki powód? Bo mi się nie chce gadać. Proszę pana, no stoimy tak jak cała Europa stoi, rolnicy. Aha. Tak. Czyli protestujemy przeciwko zielonemu ładowi i przeciwko niekontrolowanemu napływowi zboża. No to dzisiaj podobno tu ma przyjechać premier Donald Tusk, tak? Tak, tak. Czekamy też na premiera. Chcecie z nim pogadać? Oczywiście, porozmawiamy z premierem. Będzie chciał z wami rozmawiać? Będzie chciał z nami rozmawiać, no to też jest nasz premier. A ten wiceminister, ten jak on tam, Kołodziejczak czy jak? Nie wiem co on dzisiaj, jakie ma plany. Nie wiem jakie ma plany. A kto mówił? Suchocka Urszula, dziękuję bardzo. Proszę. To pani tu dowodzi? Jedną z dowodzących. Idziemy dalej. Tutaj mamy takich biało-czerwone flagi mają. O, to jest Morąski Dom Kultury. Dzień dobry. A co wy tutaj pod Domem Kultury robicie Morąskim, panowie? Przyszliśmy trochę kultury zaczerpnąć. Robicie swoją kulturę, bo ja jestem z Pomorskiej Telewizji Narodowej, redaktor Sławomir Ziębiński z Gdańska. No i co wy z tymi flagami tak demonstrujecie? Wy jesteście rolnicy? Tak jest, tak. Zgadza się. A skąd jesteście? Braniewo. Powiat Braniewo. Braniewo. I tu przyjechaliście? Tak jest. A w jakim celu? Bronić wolności naszych rolników, tak. Aha. A pan to widzę, nawet rogi ma, to pan bykowi zabrał pewnie. Tak jest. Taki bycie rogi, no tak. No i co, i macie zamiar się spotkać z premierem, bo podobno tu ma dzisiaj przyjechać dzisiaj do was. Podobnie tak mówią. No, myślicie, jakby nie wiedzieć, żeby chciał. No ja się pytam, po to jest redaktor, żeby pytania zadawać, a wy macie odpowiadać. No. Generalnie. Możemy, ale nie musimy, nie? Nie, no nic nie musimy. Jak się uda dostać do premiera, żeby złożyć postulaty, tak? A właśnie, no czy się uda? Bo tam widzę, pilnują tam już, tam jest obstawa. I policji pełno i tego. No, trochę jest. Ale mamy nadzieję, że wyjdzie do nas. Jest taka szansa. Oby no dobra, tak było. Mamy nadzieję. No kto mówił, jak masz na imię? Piotr Pyl. A ty? Krzysztof Kozłowski. Przedstaw się, przyjaciel. Andrzej Słupek. Słupek, no. Na razie. Dziękujemy, do widzenia. No i dać tutaj drugie czoło. Traktory stoją, oni tu czekają. O godzinie 16 ma być tutaj sam ten przyjechać Donald Tusk, premier. Oczywiście ciekawe, czy będzie z nimi chciał porozmawiać. Tu mamy kino Narwie. No, jak widać, poszła organizator strajku. Dziękuję. Dla was redaktor Sławomir Ziębiński, dla was Morąga tym razem. Mamy dzisiaj niedzielę. Jest niedziela 11 stycznia. Przepraszam, luty.